O nowych kontraktach Bahrajnu i Alpine, o nowym samochodzie, prawdziwym samochodzie Astona, a także o tym, jak Sebastian Vettel broni Michaela Masiego. O tym będzie w najnowszym 8 biegu, na który już teraz Was serdecznie zapraszam. Zaczynamy! Już zasiadałem do nagrywania tego odcinka. To miał być odcinek w zasadzie poświęcony tylko ekipie Aston Martin, ale dosłownie na sekundy przed tym, jak tu usiadłem, okazało się, że jeszcze o dwóch newsach trzeba sobie powiedzieć. Bardzo świeżutkich, bo one pojawiły się dosłownie kilkadziesiąt minut przed nagraniem tego materiału. Zaczynamy od Bahrajnu, który to zostaje w kalendarzu Formuły 1 do co najmniej, uwaga, 2036 roku. Termin dość odległy i jest to dość mocne takie zaznaczenie swojej obecności Bahrajnu w świecie Formuły 1. Ten Bahrajn oczywiście od lat w kalendarzu jest obecny, ale trzeba przyznać, że ostatnio zaczął się bardzo mocno tymi łokciami rozpychać. Pierwsza runda sezonu 2022, testy, te oficjalne przedsezonowe testy w Bahrajnie również się będą odbywały i wygląda na to, że to też na te najbliższe lata może być już jakąś tradycją. Widać, że bardzo zależy im na Formule 1. Nie ma też co ukrywać, że Formule 1 zależy na Bahrajnie, a w zasadzie na tych pieniądzach, które z Bahrajnu płyną, które są z pewnością bardzo duże. I Formuła 1 zresztą w ostatnim czasie bardzo dobrze sobie politycznie i finansowo rozegrała te wyścigi, które bardzo chciały być w kalendarzu i które są właśnie w tych rejonach zbliżonych do Bahrajnu. Mowa oczywiście o Arabii Saudyjskiej, o Katarze, które to zostały podpisane na lat 10, na tyle lat obecności w kalendarzu. No i Abu Zabi też. Jakiś czas temu było ogłoszenie, że do 2030 roku będzie ostatnią rundą w kalendarzu. To sobie Abu Zabi zapewniło. No i tak naprawdę, okej, można się trochę obrażać na to, że niektórych europejskich, tych starych, oldschoolowych torów nam w kalendarzu brakuje, ale z drugiej strony, jak sobie spojrzymy na czysto finansową stronę tych wszystkich umów, tych wszystkich kontraktów, no to jest to po prostu bardzo ważne dla Formuły 1, żeby sobie takie spokojne finansowe poletko na dłuższy czas, na dłuższą perspektywę uklepać, a to w kontekście rozwoju sportu także jest ważne, a nawet bardzo ważne, a może nawet kluczowe, więc na to obrażać się nie można. Tak samo, jak nie będzie się można obrażać na to, że na samochodzie Alpine pojawią się jakieś różowe elementy. Tak, to też stanie się w sezonie 2022, a to dlatego, że firma BWT została sponsorem Alpine. Firma BWT, którą część z Was kojarzy oczywiście z obecności w Formule 1 w poprzednich latach, z bardzo długich związków sponsorskich z Force India, z Racing Point, a ostatnio z Astonem już ta współpraca była nieco mniejsza. Ogłoszono tę współpracę dzisiaj w piątek, w momencie nagrywania, w tym dniu, w którym nagrywam ten film, i ogłoszono także właśnie, że jakieś różowe elementy na samochodzie się pojawią. Jakie dokładnie? Tego nie wiemy, musimy poczekać na prezentację Alpine, no ale bardzo jestem ciekaw, jak rzeczywiście z tego wybrną i połączą te kolory. Moje osobiste wspomnienie z firmą BWT jest takie, że była też ona, czy jest może dalej, nie wiem, sponsorem norweskich skoczków narciarskich i nie tylko chyba norweskich, i zaproszono na Grand Prix Monaco pana Roberta Johanssona z Norwegii, taki charakterystyczny wąsik, i pamiętam jak dziś, jak go dorwaliśmy w padoku, znaczy nie dorwaliśmy, bo była oficjalna sesja wywiadów właśnie z tymże skoczkiem pod motorhome'em. Tylko zabijcie mnie, teraz nie pamiętam, czy to było Racing Point, czy to było jeszcze Force India, chyba to było Racing Point. No i szczerze mówiąc, zainteresowanie tym sportowcem było żadne, tylko my chcieliśmy go nagrać. A i taka krótka rozmówka z Robertem Johanssonem wtedy się odbyła, ale nikt w padoku poza nami chyba nie wiedział w ogóle, kto to jest. Zresztą trudno się dziwić, bo skoki raczej bardzo silnej pozycji w Europie tak globalnie, masowo nie mają, tylko w poszczególnych krajach. Ale to inna zupełnie dyskusja. Przechodzimy sobie teraz do dyskusji o ekipie Aston Martin.
I na początku muszę tutaj parę rzeczy, znaczy w zasadzie jedną rzecz trochę odszczekać, trochę się uderzyć w pierś, no bo i Christian Horner też tak przewidywał i dawał do zrozumienia, że raczej żaden zespół samochodu to tak nie będzie pokazywał i tych swoich rozwiązań, które w tym samochodzie są zaimplementowane, no to też będą raczej to wszystko ukrywać. No a Aston nas bardzo zaskoczył pozytywnie tą prezentacją samochodu, bo po pierwsze pokazali prawdziwy samochód, po drugie zrobili to naprawdę ładnie. Poza tym wstępem, jeśli ktoś z Was oglądał Lawrence'a Strolla, który ewidentnie czytał z promptera i to nie było zbyt szczęśliwe, nie wyglądało to zbyt dobrze, ale sama prezentacja naprawdę kapitalnie zrobiona, ta cała gra świateł na chwilę przed pokazaniem samochodu, za to duże brawa. No i właśnie Aston pokazał prawdziwą maszynę, która zresztą właśnie w ten dzień, w piątek, jedzie na torze Silverstone, jeśli się nie mylę, przy okazji dnia filmowego, na demonstracyjnych oponach. 100 km jest do przejechania w trakcie tych dni filmowych. Te dni filmowe są w sumie dwa, jeśli się nie mylę. No i Aston postanowił już teraz tak szybko, na tyle przed testami tym samochodem na tor sobie wyjechać, żeby jakieś pierwsze rzeczy posprawdzać. No i właśnie, co mamy nowego, jeśli chodzi o Astona? No przede wszystkim oczywiście o samochodzie sobie zaraz powiemy, to co się rzuciło w oczy, no ale malowanie jest również nowe, takie, nie wiem, limonkowe elementy na tym samochodzie się pojawiły. Mi osobiście to malowanie bardzo się podoba. Jestem też ciekawy Waszej opinii, dajcie znać w komentarzach. Przypominam, że zespół w tym roku ma nową nazwę: Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team. Tak w pełni ten zespół, tak w pełni brzmi nazwa tego zespołu. Nowa fryzura Sebastiana Vettela też na tej prezentacji nam się ukazała w całości. Naprawdę Seb jak za starych dobrych lat z czasów BMW Zauber znowu wygląda. No i od razu pojawia się pytanie, w sumie dlaczego Aston zdecydował się pójść taką drogą zupełnie inną niż na przykład Red Bull, bo Red Bull pokazał showcara takiego, nie chcę użyć słowa chamskiego, no ale po prostu brutalnie wjechali z showcarem oklejonym tylko w nowe barwy, a Aston poszedł zupełnie inną drogą. No i zapytano o to Andrew Greena, dyrektora technicznego. Powiedział, że chcieliśmy po prostu jak najszybciej tym samochodem na tor wyjechać, zrobić te parę naście czy parę dziesiąt kółek w trakcie dnia filmowego. Chcemy sprawdzić pewne systemy na samochodzie i dać sobie trochę czasu między tą jazdą podczas dnia filmowego a shakedownem, a tymi dniami testowymi w Barcelonie. No i to była właśnie przyczyna tego, że tak szybko ten samochód pokazaliśmy. Chcemy po prostu mieć czas, żeby na ewentualne błędy w tej maszynie zareagować. No i mam nadzieję też, że akurat żadnych błędów, żadnych pomyłek w tym samochodzie nie będzie i ten shakedown przebiegnie, ten dzień filmowy przebiegnie zgodnie z planem. Zobaczymy, co do nas z tego dnia filmowego wycieknie, jakie materiały też Aston sam nam pokaże. A teraz przechodzimy sobie do tego, jak ten samochód wygląda, no bo to jest taki jak na razie najpoważniejsza próba pokazania tego, jak te samochody w tym roku mniej więcej będą wyglądały. Mówię mniej więcej, bo na pewno pewne części tego samochodu jeszcze się przed testami, a przed pierwszym wyścigiem to już na pewno zmienią. Żeby była jasność, ja nie jestem gigantycznym specem od technikaliów Formuły 1 i nie będę Wam tutaj ściemniał o tym, że wiem dokładnie, w którą stronę leci powietrze, opierając się na który element aerodynamiczny. Zwrócę Wam uwagę po prostu na takie główne aspekty tego samochodu, które się rzucają w oczy. Jeśli ktoś chce takiej bardzo pogłębionej analizy technicznej, to polecam choćby artykuł Garego Andersona na portalu The Race. Tam jest naprawdę bardzo szczegółowo ten samochód opisany. Przy czym zaznaczam, i Gary Anderson też to zaznaczał, że ten samochód jeszcze na pewno się zmieni, więc takich jakichś bardzo daleko idących wniosków wyciągać nie można. Przednie skrzydło. Cztery elementy, czyli maksymalnie tyle, ile można w tym roku będzie mieć. To jest pierwsza rzecz, która z przodu na pewno rzuca się w oczy. Te skrzydełka nad oponami są po to, by kierować powietrze z dala od tylnego skrzydła. Wcześniej, kiedy te przednie skrzydła nie były tak uproszczone, taką rolę pełniły elementy z przedniego skrzydła. Teraz, by to powietrze odpowiednio kierować, pojawiły się takie właśnie owiewki, takie skrzydełka nad kołami.
Widzimy samochód w tym rzucie z góry, bardzo szeroki, bardzo masywny w tej tylnej części. Zupełnie inna jest tam budowa, porównując sobie z tym, co pokazał Haas na tym renderze. Haas też zapowiadał, że ten samochód jeszcze będzie zmieniał, więc nie wiemy, na ile to jest, na jakim etapie to jest konstrukcja, ale widzimy jednak dużą różnicę w tym, jak ten samochód z tyłu jest zbudowany. Wloty powietrza, tutaj wykorzystano tylko część tego miejsca, które jest przeznaczone na te wloty. One są w kształcie kwadrata, ten czarny element tutaj dobrze widać. Sekcja boczna bardzo jest uproszczona, nie ma tego, co się pojawiało w samochodach Formuły 1 w ostatnich latach, czyli właśnie tych bargeboardów tak zwanych, nie wiem, jakie jest dobre określenie polskie na to, w każdym razie to były elementy, które rzucały się mocno w oczy. Teraz te sekcje boczne są bardzo mocno uproszczone. To, co rzuca się w oczy, to też na pewno te otwory na bokach z tyłu, no i tylne skrzydło, na którym widzimy już to malutkie skrzydełko, które będzie odpowiedzialne za aktywowanie systemu DRS. Tak jak mówię, jeśli ktoś chce więcej tych technikaliów o samochodzie poznać, wiedzę pogłębić, to polecam przede wszystkim zagraniczne publikacje, no właśnie między innymi na The Race. Przejdźmy sobie teraz do wypowiedzi poszczególnych osób z tej ekipy. Najpierw parę słów o formie zespołu. Sebastian Vettel powiedział, że ten rok będzie dla nich prawdziwym testem. Zobaczymy, jak dobrze jesteśmy. W roku 2021 nie pokazaliśmy niczego, bo skupialiśmy się na samochodzie na rok 2022, dlatego nie przygotowywaliśmy praktycznie żadnych poprawek. W tym roku to już jest pełne skupienie na tym jednym projekcie, na tym, co mamy, no i będziemy w stanie pokazać, na co nas stać. I na tej podstawie będziecie nas mogli oceniać. A Lawrence Stroll dodał, chcemy wygrywać. Tyle, że wygrywanie nie jest łatwe do osiągnięcia, dlatego mamy przygotowany 5-letni plan. Chcemy kontynuować naszą wspinaczkę i dotrzeć na szczyt. I tutaj warto zaznaczyć, że ten 5-letni plan to już był plan zapowiedziany w zeszłym roku, więc pierwszy rok z tego planu już minął, zatem to będzie drugi rok, więc jeszcze chwilę czasu na wygrywanie mają, ale patrząc na to, jak się mocno rozwijają, to rzeczywiście robi to wrażenie, jakie tam nazwiska się pojawiają i bardzo bym chciał, żeby ten samochód naprawdę był szybki od samego początku. Teoretycznie gdzieś widziałem jeszcze chwilę przed nagraniem tego materiału, chyba któryś z włoskich dziennikarzy pisał, że są informacje o tym, że oni nie do końca trafili z tą koncepcją samochodu, ale podchodziłbym do tych informacji z bardzo, bardzo, bardzo dużym dystansem, bo po pierwsze ostatnio choćby włoski motorsport dużo nie do końca sprawdzonych informacji podawał, a z drugiej strony też, no jakby nie oszukujmy się, to jest na tyle wczesny etap, że wyciąganie takich wniosków, gdzieś patrząc na to z zewnątrz, no chyba nie do końca jest na miejscu. Był Vettel, był Lawrence Stroll, to jeszcze dwie ciekawostki od dyrektora technicznego Andrew Greena. O docisku, bardzo ciekawa wypowiedź. Samochody, którymi ścigaliśmy się dotychczas, miały za sobą lata rozwoju, mówi Andrew Green. Teraz robimy mały krok w tył, ale patrząc na tempo rozwoju, na którym są wszystkie ekipy, nie trzeba będzie długo czekać, aż poziom docisku będzie w nowych samochodach nawet większy niż ten, który mieliśmy w roku 2021. Jednocześnie Andrew Green mówi, że system DRS może troszkę stracić na znaczeniu w sezonie 2022, w tym sensie, że dalej będzie bardzo mocny, dalej będzie bardzo pomocny, ale być może będzie można robić pewne ruchy, żeby tego systemu DRS używać coraz mniej. I tak o tym Andrew Green mówił. Podejrzewam, że coś może się zmienić w związku z DRS-em. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem i samochody rzeczywiście będą mogły jechać bliżej siebie bez dużej straty docisku, duża pomoc ze strony DRS-u nie będzie już potrzebna. Dlatego myślę, że w jakiejś perspektywie możemy zobaczyć pewne modyfikacje stref DRS, mogą te strefy na przykład zostać skrócone, a część z nich może nawet całkiem zniknąć. I myślę, że to będzie dobra rzecz. Tak mówi Andrew Green. Bardzo jestem ciekawy, czy rzeczywiście w taką stronę to pójdzie i czy Formuła 1 na to się zdecyduje, no ale to tak naprawdę musimy poczekać, aż te samochody na to, że się pojawią i rzeczywiście jak te wyliczenia przedrewolucyjne się sprawdzą, jak się będą miały do rzeczywistości. Mi już osobiście te strefy DRS bardzo nie przeszkadzają, zdążyłem się już do nich przyzwyczaić, ale tu w sumie też jestem ciekawy Waszej opinii, czy ten DRS tak niechciany, tak nielubiany na początku i dalej przez niektórych bardzo mocno nielubiany, czy już do niego przywykliście i czy tak naprawdę, znaczy wiadomo, że dużo lepiej by było, gdyby ten DRS zupełnie nie był potrzebny, no bo jest to jakaś sztuczność, ale
nawet do sztuczności czasami można się przyzwyczaić. Gdybym miał zniknąć, nie mam nic przeciwko, ale zobaczymy, czy to rzeczywiście w najbliższym czasie się wydarzy. I jeszcze na koniec tego filmu chciałem zwrócić uwagę na wypowiedzi Sebastiana Vettela o Michaelu Masi, bo ciekawe światło rzuca na to Sebastian Vettel, który bardzo często idzie pod prąd, jeśli chodzi o różne wypowiedzi. Na przykład skrytykował to, że Formuła 1 zrezygnowała z tej ceremonii klękania przed wyścigiem. Powiedział, że do końca on tego nie rozumie. No i powiedział też o Michaelu Masim coś takiego. Nie jest łatwo być w butach sędziego, czy być na pozycji, którą zajmuje Michael, ale myślę, że zrobił naprawdę świetną robotę, szczególnie, że musiał zastąpić Charlie'ego Whitinga, który odszedł od nas tak nagle. I myślę, że był naprawdę bardzo zdeterminowany, bardzo skupiony na tym, żeby zrobić dobrą pracę. Nie wiem, jaka jest jego przyszłość, ale mam nadzieję, że będzie dalej gdzieś wokół tego tematu się kręcił, bo koniec końców, myślę, ogólnie na niego patrząc, wykonał naprawdę bardzo dobrą pracę. Nawet tutaj Sebastian Vettel powiedział, he did a very, very good job. Jeszcze podkreślił to, jak ten Michael Masi się Sebastianowi podoba. Oczywiście jest wiele kontrowersji związanych z ostatnim wyścigiem, ale jeśli sobie spojrzymy na cały obraz, na cały przekrój jego pracy, to naprawdę spisał się bardzo dobrze. I Sebastian Vettel też w Sky'u dodał, że absolutnie nie powinniśmy mieć takiego podejścia, że to tylko Michael Masi jest winny temu, co się stało w ostatnim wyścigu. To jest naprawdę straszne, że wszystko skupiło się na jednym gościu, mówi Sebastian Vettel, ale też żeby nie było, że się Sebastianowi podobało to, jak ten ostatni wyścig został rozegrany. Powiedział, że trzeba te reguły jasno ustalić, trzeba coś zmienić i dodał, że myślę, że główną rzeczą jest to, że musimy się skupić znowu na sporcie, a nie na robieniu show, na robieniu dobrego widowiska. Więc Sebastian Vettel po prostu wskazuje na to, że jakby cały system już trochę nam zgnił wokół tego, jak te wyścigi są zarządzane i zrzucanie winy na jednego gościa nie jest zbyt szczęśliwe. Oczywiście to jest prawda. Z drugiej strony nie ma co ukrywać, to Michael Masi w końcówce wyścigu samodzielnie takie decyzje podejmował, więc oczywiście nie miał odpowiedniego wsparcia systemowego, no ale trudno też jakby nie zauważać jego gigantycznej roli w tym, co się w Abu Dhabi stało. I jeszcze zdanko od Lance'a Strolla, którego tutaj pominąłem we wcześniejszych wypowiedziach, bo w zasadzie ich zbyt wielu ciekawych nie było. Lance Stroll wczoraj przy okazji tej prezentacji powtórzył to, co mówił Max Verstappen, że dużo ciężej, znaczy może nie dużo, że ciężej ten samochód się prowadzi w kontekście tego, jak kierowca widzi tor, bo opony, bo to, co jest nad oponami, trochę zmienia perspektywę zawodnika. To już jest drugi kierowca, który na to wskazuje. No a o Abu Dhabi Stroll też się wypowiedział, było to pytany, i powiedział, że to, jak rozegrano końcówkę wyścigu w Abu Dhabi, to, że tylko część kierowców mogła się oddublować, było śmieszne. Tak powiedział Lance Stroll i tym jego stwierdzeniem kończymy ten odcinek. Być może w niedzielę pojawi się kolejny, w którym sobie podsumujemy m.in. prezentację McLarena, a tymczasem dzięki, że jesteście ze mną, kłaniam się, do zobaczenia, cześć.